Nocne harce. Kiedy domownicy usną i gdy w kuchni ciemno, pusto, sprzęty, sztućce i owoce w harce zamieniają noce. Garnki zamiast drugie danie zgotowały długie granie. Pokrywkami wszystkie naraz tłuką głośno. Wielki hałas. Czajnik gwizdkiem gwizdał głośniej, bo się wściekał i z tej złości aż zawrzało w tym czajniku, co to grzał się na palniku. Ścierka mu tuliła rączkę. Pan to chyba ma gorączkę. Pan nie gwiszcze, bo wybuchnie i zaleje całą kuchnię. Proszę pana po dobroci, nikt nie zniesie tej wilgoci. Proszę. Niech pani zobaczy, jak się wpienił płyn do naczyń i nabiera wodę w usta, wściekły się w swej pianie pluska. A z suszarki do tej piany z pluskiem wpadły dwa banany, wychlapując z pianą wodę wprost ze zlewu na podłogę. Ale się zrobiło ślisko. Sztućce jak na lodowisko wyślizgnęły się z szufladki po kafelkach jeździć gładkich. Noże kręcą piruety. Łyżki też chcą, lecz niestety upadają z każdym skrętem, bo nie ostre są, lecz tępe. Tak te harce i bałagan hucznie trwały aż do rana. Ale rankiem, tuż po nocy, ktoś wysprzątał kuchnię, po czym sztućce sprzęty zmył w zmywarce. Niechże pani cedzi słowa, wtrąca łyżka cedzakowa. Wilgoć? Woda? To przyjemność. Zimna, ciepła, wszystko jedno. I zakończył nocny harc.